Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z targów Poznań Game Arena 2015, czyli PGA. Kochani, dzisiaj jestem zdany na własną rękę. Mam tylko jedną rękę do trzymania kamery, jedną rękę do trzymania mikrofonu, żebyście mnie mogli usłyszeć. I zrobimy sobie taki szybki obchód całych targów. Znaczy, mam nadzieję, że szybki, bo tak naprawdę jest co zwiedzać. Jest tego naprawdę masa. No ale co, bez zbędnego pitolenia idźmy już. Ja sobie tylko zmienię podgląd na kamerze. Ok, idziemy do jednego z pawilonów w tej hali i mamy tutaj stanowisko Microsoftu wraz z ich Forzą Motorsport. Niestety nie mam takiej możliwości, żeby pokazać w ogóle tej gry u siebie na kanale, dlatego że Xboxa nie mam, nie posiadam, ale można tutaj zagrać, dlatego że tych stanowisk jest naprawdę masa, powiem Wam szczerze. Pokażę Wam później stanowisko PlayStation, ale do tego dojdziemy, także bo wiadomo, tutaj można to jakoś porównywać, ale PlayStation prawdopodobnie przygotowuje się na Warsaw Games Week, który jest za tydzień. Tutaj mamy z kolei Morgonem. Ja o Morgonem słyszałem. Można sobie pograć na właśnie mobilnie w Morgonem. Ja o Morgonem słyszałem, nigdy nie grałem, ale myślę, że po tym, co teraz zobaczyłem, że to wyszło w wersji mobilnej, to myślę, że jak najbardziej gdzieś tam później sprawdzę, bo odpowiednie ulotki wziąłem. Idziemy dalej. Mamy stanowisko Rockata. Tutaj mamy panie od Ballistics. Teraz będzie głośno, strasznie głośno, bo jak wiadomo, każde stoisko próbuje być najgłośniejsze, każde stoisko próbuje zgarnąć jak największą ilość graczy, którym będzie można rozdać fanty, z którymi będą mogli się obnosić na całym PGA. To jest właśnie taka dziwna polityka, gdzie dajemy bardzo duże taśmie, czy tam bardzo duże reklamówki, jakieś tam po prostu torebki, w których tak naprawdę jest koszulka, ale no, musi być duża reklamówka, bo musi być promocja tutaj na PGA, każdy sobie przykuwa wzrok. Tutaj mamy z kolei stanowisko Sprite'a, tu jest bardzo dużo osób, bo jest w ogóle sobota, w piątek było o wiele mniej ludzi, ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda to właśnie tak całkowicie w pełnej okazałości, czyli w sobotę, gdzie chyba tych ludzi jest najwięcej. Mamy Pro CPU, mamy również panią z Bloody, która się nas uśmiecha, dziękuję bardzo. Lecimy dalej, Rockat, stanowisko, na którym można sobie coś kupić, jeżeli by ktoś miał nadmiar pieniędzy. Tutaj z kolei, Jay Dąbrowski Wear, no to idźmy dalej. Farming Simulator, to jest dość ciekawe, słuchajcie, bo na Farming Simulator, oczywiście to jest, wiecie, ja nigdy nie grałem w Farming Simulator, a chyba myślę, że warto by było, bo gra jest naprawdę zacna, a tym bardziej zobaczcie, jak tutaj wygląda stanowisko. Tutaj sobie można na nie wejść, można sobie zobaczyć krówkę, można sobie wydoić krówkę, jak tam na przykład pan próbuje, o tutaj zobaczmy, pan Cycki tam ostro ciśnie. Jak wyszło? No wyszło dobrze, no trzeba dupę otworzyć, wlać z powrotem, nie? Odmierzmy. Ile tego jest? No na trzy osoby, nie, na dwie osoby na mleczko będzie na rano. Owsianka będzie, super. Możemy wziąć CD-powe krówki. Można CD-pową krówkę? Ale ja nie mam ręki. A włoży mi pani do kieszeni? Jedną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. No i tak właśnie CD jest dosyć taki, widzicie, przyjazny, nawet jeżeli chodzi o hostessy, które są przebrane w takie hopbojki. Tutaj pani rozdaje również krówki, wsadziła mi do kieszeni. Mamy traktor, jakby ktoś to nazwał, również ciągnik. Wargaming. Wargaming ma w ogóle osobną halę. Prawdopodobnie ja się nie znam z mistrzostwami World of Tanks, prawdopodobnie. No ja nigdy w World of Tanks nie grałem, w każdym razie lecimy dalej. Tutaj niestety, jest SteamVR, tak? Jest, tylko nie wiem, o co chodzi z tym HTC Vive. Być może to jest firma odpowiedzialna za ten SteamVR, bardzo możliwe. Niestety nie miałem okazji tego przetestować. Głupi byłem, że wczoraj tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Lecimy dalej. Wargaming, tak?
Tutaj mamy giermasz, kochani, ten giermasz jest ogromny. Ogromny pod tym względem, że mamy naprawdę sporo promocji, dosyć ciekawych gier, gdzie możemy wyhaczyć za no, niskie pieniądze dosyć dużo ciekawych gierek. Siemaneczko. No, teraz idziemy jakoś tak od tyłu, przejdźmy sobie do drugiej hali. Mam nadzieję, że tutaj na nikogo nie natrafimy. Mnie na przykład ręka już boli, ale to nic. Dobra, co my mamy tutaj? A, no tutaj mamy, patrzcie, dalsze... Aha, stoję pod jakimś wielkim głośnikiem. A czy ta... Czy ja mogę mieć taką, kurde, koszulkę z Fallouta? Chyba nie. Ktoś maluje na twarzy znak od pana lusterko. No proszę, proszę, ciekawe. Ciekawe. Przedstawione karty do gwinta rozłożone. Jeżeli by ktoś chciał sobie oczywiście zamówić, ja pokazywałem już takie karty na Steamie. Jest to talia Skojatel oraz talia potworów. Przy zamówieniu przedpremierowym była możliwość właśnie takiego zestawu do gwinta zebrać. Tu jest, mamy Beatkę, Beatko, przepraszam, pomachaj do kamery, tak? Dzień dobry, Beatka, to jest media. Co tutaj robisz, powiedz? Ale co, bo nie słyszałam pytania. Co tutaj robisz? Przyszłam zobaczyć, co mają fajnego. No i co mają fajnego? Puzzle. Widzę, że mają puzzle. Lubisz układać puzzle? Dawno nie układałam, aczkolwiek kiedyś bardzo lubiłam. Teraz nie masz czasu pewnie. No mam mniej czasu. Mateuszowi trzeba pewnie gotować. Też. No. Też trzeba po nim posprzątać i wyprać i takie inne rzeczy. No i mamy odpowiedź, dlaczego nie układamy puzli, chociaż ja bym bardzo chętnie ułożył panią Tris Merigold, którą tam dzielnie układają jakieś dziewczyny. To dziwne, nie? No. Dobra, lecimy dalej. Dziękujemy. Widzimy się później. Pa, pa. Lecimy dalej do następnego pawilonu. Lecimy do pawilonu 7A. Ludzi się naprawdę coraz więcej tutaj robi, bo jest tak naprawdę dopiero pół do 11, więc dopiero co się zaczęło, powiedzmy chyba o 9, ludzie zaczęli wpuszczać, ale dobrze, że to wcześniej puszczali, bo naprawdę to się wszystko rozłożyło. Przepraszam. Mamy teraz ten pawilon, który jest tak naprawdę najgłośniejszy, więc mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeć. My mamy stanowisko Tesoro. Pozwólcie, że nie będę przechodził na każdym stanowisku z kamerą, przybliżając na każdy produkt, no bo myślę, że to nie ma sensu. Ale mamy tutaj oczywiście Tesoro, klawiatury mechaniczne, bo myślę, że no, nie wiem, ja akurat za klawiaturami mechanicznymi nie przepadam, ale być może dlatego, że są głośne, a no wiadomo, że jeżeli ktoś tam streamuje bądź YouTubeuje, to nie chce, żeby to klikanie było słychać w tym mikrofonie. Mamy Creative, który stoi tutaj sobie gdzieś na uboczu. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić ich nowych słuchawek, a bardzo bym chciał i na pewno to zrobię, jak tylko skończę nagrywać. Lecimy dalej, mamy Madcats. Madcats oczywiście jest, z tego co wiem, dystrybutorem sprzętu do Rock Band. Także mamy gitary, mamy perkusję. Akurat tutaj perkusji dzisiaj nie mamy. Można również śpiewać. Wczoraj tutaj dziewczyna śpiewała. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda od drugiej strony. Także jeżeli by ktoś chciał sobie taki sprzęt nabyć, to pewnie przez Madcats to będzie przechodziło. Lecimy dalej. Mamy tutaj stanowisko MSI, czy MSI, gdzie mamy wielkiego smoka MSI, który no troszeczkę inaczej wygląda niż ten groźny smok z logo, ale mamy taką maskotkę. Prawdopodobnie o to chodziło, żeby maskotka była taka dosyć ciekawa, przytulna. Można ją pomiziać. Pomiziajmy maskotkę. Maskotka pomiziana, możemy iść dalej. Możemy iść dalej, obróćmy się w drugą stronę. Mamy tutaj stanowisko Mayonixa. Jeżeli chodzi o Mayonixa, to bardzo możliwe, że będę miał kiedyś dla Was myszki. Mayonix jest to firma, która na początku, no tam nie pokażę Wam dalej, niestety, chociaż może podejdźmy. Firma, która głównie zajmuje się myszkami, również ma inne akcesoria dla graczy. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pokazać niedługo ich produkty. Aha, nie dokończyłem. Firma, która głównie zajmowała się dystrybucją no, sprzętu dla graczy dosyć dobrych jakości myszek w Skandynawii. W Skandynawii teraz wychodzi na Europę, także tutaj panie coś chcą, żebyśmy wpisywali pewnie swoje dane osobowe. Później panie się do nas odezwą czy coś. Ale ciekawe jest to, że akurat no, panie od Mayonixa, hostessy od Mayonixa są ubrane, a nie tak skąpo odziane jak na przykład
panie z Genesis, jeżeli dobrze widzę. Siemaneczko. Cześć, cześć. Tak. Jak to ja jestem Midiordolan? Może pamiętasz. Słucham? Może nie pamiętasz. A ja nie wiem, czy pamiętam. Na streamach, jak grałeś w Harry'ego Pottera dwójkę, to waliłem takie suchary o murzynach. A, no to dobrze. No to dziękujemy. No hej. No, lecimy dalej. Lecimy dalej. Mamy tutaj SteelSeries, gdzie chcą rozdać nam jakieś słuchawki. Czy my chcemy te słuchawki? Nie chcemy tych słuchawek. Mamy słuchawki lepsze. Żartowałem. Nie, możemy sobie oczywiście... Nie wiem, dlaczego pan ma dwa mikrofony. Być może chce zrobić stereo, nie wiem. W każdym razie lecimy dalej. I mamy stanowisko Intela, Alienware oraz Computronica w jednym. Tutaj prawdopodobnie powinniśmy spotkać taką gwiazdę jak T-Volt. T-Volt powinien gdzieś tutaj być, bo on jest prowadzącym tego stoiska. Czy ja gdzieś znajdę T-Volta dzisiaj? Halo, T-Volcie. T-Volcie, Megavolcie. Nie ma T-Volta. Nie widzę. Są kolejne panie z kompo odziane, znaczy może nie tyle z kompo odziane, co dosyć dopasowane mają stroje. No i właśnie o tym mówiłem, że panie z Mayonixa mają takie płaszcze naukowe, bo być może to ma oznaczać, że ich sprzęt jest taki bardzo, bardzo dopracowany, bardzo możliwe, no nie wiem. Mamy Cooler Master, gdzie no ciekawe obudowy mają, takich jeszcze oczywiście nie widziałem. Być może będę musiał się zainteresować, co tam będzie można włożyć, jaką moc można było tam właśnie zaaplikować do takiej obudowy. Tutaj mamy z kolei, z Alienware. Panie z Alienware zawsze mają takie kombinezony. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj mamy oczywiście, musi ktoś przejść, Steam Machine. O właśnie, tutaj można pograć na tym Steam Machine, jeżeli by ktoś chciał. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi ze Steam Machine. Alienware Historia. Ja z Alienware nigdy nie miałem nic wspólnego. Mamy panią, która tutaj oczywiście nadzoruje to wszystko w kombinezonie, o którym wspomniałem, że jest bardzo, bardzo zawsze dopracowany, znaczy dopasowany. No i GoPro. GoPro chyba się pojawia od niedawna na targach gamingowych. Ale ciekawy jestem, dlaczego akurat GoPro się pojawia na targach gamingowych. Przecież GoPro z gamingiem nie ma za bardzo nic wspólnego. Z kolei tutaj mamy stoisko Asusa, czyli Republic of Gamers. Możemy sobie posprawdzać jakieś nowości od Asusa i prawdopodobnie powinniśmy tutaj móc spotkać naszych znajomych z Jaroka. Prawdopodobnie będzie... O, jest tutaj Mateusz. Podejdźmy może do Mateusza, może nam pomacha, może nam przybije piątkę czy coś. Może on gra na tych mocarnych komputerach, gra w Hearthstone'a. Czy ty, Mateuszu, grasz... Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz i gram sobie w Hearthstone'a. No właśnie, na tych mocarnych komputerach grasz sobie, nie przepraszam, na smartfonie grasz sobie w Hearthstone'a. Niestety nie słyszałem, co mówiłeś. Mówię, że na tych mocarnych komputerach czy tam smartfonach grasz w Hearthstone'a. Tak, mają 8 rdzeni i 4 giga RAM-u. Dobrze zapamiętałeś, grzeczny Mateusz, idziemy dalej. Dobra promocja, tak. Mamy Predatora, kochani, nową markę od Acera. Predator to są produkty stricte dla graczy. Być może nam pani coś powie, na przykład pani... to było proste i wcale nie takie trudne. Ojej, tu jest strasznie głośno, bardzo to jest dobrze, strasznie głośno. W każdym razie, jeżeli chodzi o Predatora, to między innymi Predator to jest właśnie ten komputer stacjonarny. To jest właśnie ten komputer stacjonarny. Wygląda oczywiście jak taki pancerz takiego Predatora. Mamy monitor, który również jest szerokim monitorem. Też z Predatora. Generalnie, znaczy pod szyldem Predator. Mamy smartfona, tableta, mamy również laptopy, na których grają tutaj na podwyższeniu gracze, które można zauważyć. Także marka Predator tutaj wchodzi z grubym hukiem. Mam nadzieję, że będzie mi dane jakoś sprawdzić, zwłaszcza laptopa. Interesuję się najbardziej laptopem. Tam monitory mnie akurat za bardzo nie rajcują, także Acer. Monitory mnie za bardzo nie rajcują, ale mamy na przykład właśnie takiego
ciekawie, agresywnie wyglądającego laptopa. Być może będzie mi dane sprawdzić, nie wiem. Mamy Hamę. Hama często się pojawia tutaj na targach PGA. Bardzo ładne obudowy. Mi się podobają te obudowy, białe. Tylko co prawda będzie widać na nich strasznie dużo kurzu. Panie tutaj hostesy sobie będą jadły, tak, nie będę ich kręcił. Może się obróćmy. O, Proline. Wyjątkowy system chodzenia. GameDot, można było sobie kupić wszystko, tak naprawdę co ze tych wszystkich stoik byśmy chcieli, to pewnie w GameDocie byśmy dostali. Trustmaster, głównie ze swoją, Jezus Maria, jak to głośno, głównie ze swoją kierownicą, ze swoimi akcesoriami dla kierowców, a najprawdopodobniej do Forzy i do innych wyścigowych gier. Lecimy dalej. Słuchajcie, Nintendo, to jest dla mnie, to jest dla mnie ciekawa zagadka, dlatego że Nintendo, zazwyczaj miało jakieś takie małe standy, prawda? A teraz Nintendo, pojechało grubo. Mamy Nintendo Wii U, mamy DS-y, oczywiście można zagrać sobie tutaj w naszego kochanego Mario. I powiem wam szczerze, że ja naprawdę żałuję, że Wii nie mam. Ale być może kiedyś będzie mi dane. O! Czyżbyśmy mieli się napierdzielać? Super Smash Bros. Na Wii U. Ja się nie znam tak bardzo oczywiście na tych wszystkich grach od Nintendo, z tego względu, że nikt nie wie. Jaki ładny... O, przepraszam bardzo. Jaki ładny Yoshi. Ja chcę takiego Yoshiego. Dzień dobry. Gdzie... Ja bym chciał się zapytać, gdzie można kupić takiego Yoshiego? Nie wiadomo, kurde, no to nic, będziemy szukać dalej, ale dziękuję bardzo. Lecimy dalej, mamy oczywiście DS-y, na których, to stoisko jest naprawdę oblegane. Mam nadzieję, że Nintendo wreszcie jakoś tak się zmobilizuje, żeby wejść na rynek europejski, bo, moim zdaniem troszeczkę go brakuje w tej całej rywalizacji, nie chciałbym tego nazywać rywalizacją, ale wiadomo o co chodzi. Mamy konsolę od Microsoftu, mamy konsolę od Sony i Nintendo gdzieś tam brakuje, prawda? On zawsze tam ze swoimi tymi gierkami gdzieś na boku jest. Troszeczkę mamy ciszej, dlatego że mamy tutaj przejście pomiędzy halami. Idziemy do hali gier indie, można byłoby tak to nazwać. Idziemy do hali gier indie. Można tutaj sobie oglądać filmy w 360 stopniach. Ja nie miałem okazji, więc nie powiem wam jak to jest. Edifier. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Edifier, tu jest strasznie słabe oświetlenie, mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Edifier tworzy sprzęt grający i ostatnio pokazywałem wam, jak taki sprzęt się sprawuje, zwłaszcza ten głośnik taki mobilny. Tutaj mamy z kolei stanowisko koszulek. Słuchajcie, tutaj ciekawostka dla was. Wonder Gaming, to jest firma Wonder Gaming, która tworzy wraz z Vesuvio koszulki takie właśnie jak mają gracze i bardzo możliwe, że takie koszulki będę mógł wam zaproponować w różnych giveawayach. Taka ciekawostka, może jak wrócimy to coś się z tego wykluje. Dobra, lecimy dalej, mamy Colat Spin Tires i American Truck Simulator. American Truck. No dobrze. Tutaj z kolei mnie coś zastanawiało. Nigdy nie miałem styczności z firmą Fritz. To jest firma Fritz AVM.de, więc wiadomo skąd ta firma pochodzi, która specjalizuje się z tego co widzę routerami, tak? Powerline, routery. No, ciekawe. Będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Myślę, że wszystkich gier indie nie jestem w stanie wam pokazać, bo tego jest naprawdę masa. This War of Mine. Oh, The Little Ones. Yeah, coming to PS4 and Xbox One. The Little One. Powiedzmy szczerze, że This War of Mine, podstawka, zwłaszcza z tym, co weszło ostatnio, czyli workshopem, rozwinęła skrzydła, bo ostatnio miałem... Przepraszam, musiałem się w nos pograpać. Zwłaszcza z workshopem. Wróciło do łask moich i prawdopodobnie nagram jeszcze coś, ale The Little Ones, będę musiał sprawdzić ten dodatek. Jeżeli to będzie dodatek, albo to będzie rozszerzenie, będę musiał sprawdzić. W każdym razie mamy tutaj bardzo dużo gier mobilnych oraz rozwiązań, które są jakieś takie właśnie mało,
mniej popularne, można powiedzieć. No bo wiadomo, te stędy są, mamy tutaj malutkie, ale powiem wam szczerze, że prawie każda z gier, które tutaj są prezentowane, przykuwa oko i bardzo chętnie bym większość sprawdził, ale ograniczony czas mamy, więc lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Subspace Scavengers. Ktoś mi mówił o jednym Robot Gentleman 60 Seconds. Robot Gentleman. Ciekawe. Dobra. Jedną grę mi ktoś polecał, żebym sprawdził. I właśnie jej szukam. Nie znalazłem jej wcześniej, gdzie ona jest, ale być może gdzieś znajdziemy. Trench Run. Przepraszam. Muszę się przecisnąć, bo tutaj ludzie tak stoją i patrzą zamiast tej. Edengrad. To też nie to. Edengrad, ale Edengrad, zapraszali mnie do zagrania w Edengrad. I Edengrad jest taki na pustkowiach, proszę bardzo. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, będę musiał to sprawdzić także, chyba że wy chcecie to sprawdzić, więc proszę bardzo. Best Toilet Games. Tutaj ludzie w ogóle biegają, przepychają się, przeciskają, a tutaj można zagrać na klopie tak zwanym, czyli no Best Toilet Games. Co tam kolega gra? No fantastycznie, no taka typowo grana klopka. No nieźle, dobra, lecimy dalej. Flying Wild Hog. Nie wiem, czy wiecie, co zrobił właśnie Flying Wild Hog. Oczywiście jest to Hard Reset. Chyba Shadow Warrior tam gdzieś maczali palce. Kurde, znowu mnie nos swędzi. Dobra, lecimy. Siemaneczko. Planetoid Monopoly z Rokiem. Słucham? Czekam na Monopoly z Rokiem. A no to do Roka musisz iść, bo to on jest zajętym człowiekiem. No. Dobra, kochani, Planetoid Pioneers, to właśnie, o kurde, patrzcie, Isaac, Planetoid Pioneers, to jest właśnie ta gra, o której mi ktoś wspominał, chyba CTSG mi wspomniało, żebym sprawdził sobie Planetoid Pioneers. Mamy tutaj na sprzęcie Asusa to puszczone, ciekawe, czy to jest aż tak zasobożerne, żeby puszczać na tak, no, mocnym sprzęcie, tak? Adventures Hunters. Kurde, powiem wam szczerze, że przejście tego wszystkiego to jest naprawdę nie lada wyczyn, bo tego jest masakra. O, to jest chyba coś dla mnie, kochani. To, co zazwyczaj mamy na targach PGA oraz również chyba z tego, co wiem, to na Pyrkonie. Czyli gry takie stare, totalnie stare, gdzie ja jeszcze się chodziłem do szkoły podstawowej. Mamy Mario tam z tyłu, mamy tutaj Doom. Co jeszcze tam mamy ze starych? Stare Mortal Kombat, Quake'i, trójki. No naprawdę tego jest sporo. Chciałbym wam pokazać również wszystkie możliwe cosplaye, ale niestety nie jestem w stanie, no bo tego jest naprawdę masa, a zwłaszcza oni się gdzieś tam przewijają. Te hale są naprawdę spore, więc te oni się przebijają, te wszystkie cosplaye, te wszystkie hostessy przebijają się gdzieś tam koło mnie, zawsze mnie to omija. No ale nic. W każdym razie to ostatnio gdzieś tam widziałem. To jest dość ciekawe, bo to jest coś, gra, można powiedzieć, bardzo podobna do gry Flappy Bird, tak, gdzie co chwilę coś nam nie idzie i restartujemy grę i lecimy dalej. Super Hot. Nie wiem, czy kojarzycie Super Hot. To miało swoje chyba demko takie małe, kilka poziomów. Mam nadzieję, że teraz się tutaj bardzo, bardzo rozwija. Jest to oczywiście gra, w której my mamy kontrolę nad czasem w postaci tego, że my, no, w momencie, gdy my się poruszamy, to czas leci do przodu. Lecimy dalej. Pixel. Na Pixel jest bardzo pusto. No ale to nie wiem. Tarn. Podobno wchodzi nowy taki trójwymiarowy grafik. O, może tak. Followers. Download on App Store. No to może później. W każdym razie przechodzimy znowu obok Fritza. Mi już się zrobiło gorąco. Monster Crunch. Nie, Couch, przepraszam. No jest tego naprawdę masa. Na każdym zakręcie są 4 stoiska albo i więcej. Więc to jest masakra. Nie pokażę wam tego wszystkiego. Musielibyście tutaj być. Mam nadzieję, że się kiedyś z wami tutaj spotkam. Soft Kiwi. Ładne. Kiwi to jest, wiecie, ten taki ptaszek, który nie lata chyba, nie? Dobra, lecimy dalej.
Właśnie mogłem sobie wziąć na głowę, żeby nagrywać to wszystko z głowy, miałbym przynajmniej jedną rękę wolną. No ale cóż. Dobra, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, MGP, kolejne koszulki, frag out. Lecimy dalej. O Jezu, ale tutaj świeci coś. Jezus Maria, już jestem tak zgrzany pośród tego tłumu, to już chyba zaczyna brakować tlenu. Słyszałem, że potem, Gudrum. Strasznie mnie dziwi, dlaczego Gudrum jest tutaj usytuowany w tym pawilonie, a nie razem z tymi wszystkimi innymi firmami. Właśnie w tym takim dużym, głośnym. Być może tam już nie było miejsca dla nich. A Gudrum, przypominam, że to nasza polska firma, która robi naprawdę dobre sprzęty. O kurde, tutaj jest naprawdę masa ludzi. Mam nadzieję, że się gdzieś tam przebijemy, co? O, jest kuń. Teraz może twoja. Co to jest za kuń? Nie wiem, co to jest za kuń. W każdym razie mamy... dobra, zaczynając od prawej. Tutaj w ogóle strasznie tak śmierdzi pizzą. Bo tutaj wiadomo, że na każdym takim PGA jest jakaś tam firma wynajęta, która dostarczać będzie jedzenie. No i właśnie to jest tutaj w tym momencie jakaś tam pizza. Mamy Red Kun. Jeżeli by ktoś chciał, to może sobie tutaj coś oczywiście kupić na Red Kunie. Mamy Hyperbook. To jest ciekawe. Ciekawa firma, dlatego że podobno robi gamingowe również jakieś laptopy. Ale ja nie miałem okazji jeszcze wypróbować właśnie tych laptopów. Być może po nagraniu sobie podejdę i zobaczę. Lecimy dalej, obejdźmy to wszystko dookoła tutaj. Ej, tutaj mamy jakieś nowe stanowisko. Tego nie widziałem wczoraj. Mamy Gengara. Jak się nazywał ten mały tutaj, ten jajeczko? To jajeczko. Nie pamiętam, jak się nazywało to jajeczko. W każdym razie idziemy tam dalej w róg, bo tam mamy powiedzmy oazę CTSG, oaza CTSG, czyli imcontrollers.com czy tam .com, jak już mamy w pracy. O, idzie kolega z Payday. W każdym razie mamy różne ciekawe skórki na pady. Taka tam kolorowa jest bardzo fajna. No, ale nie mamy na to czasu, żeby się każdemu przyjrzeć. Lecimy dalej, kochani, bo za niedługo to będzie naprawdę opiewało, znaczy czas tego całego nagrania będzie jak na Let's Play'u. Być może ktoś wytrzyma, być może nie. Nie wiem. Buddha Play. Kochani, Buddha Play. Myślę, że dosyć dużo osób zna Buddha Play. Sieć klubów, tak? I również robiąca pufy. Chip. Jeżeli by ktoś nie znał, to Chip. Oczywiście magazyn. No i tutaj mamy takie strefę gastro, która jest, no, moim zdaniem do dupy ustawiona. Do dupy strasznie, bo to jest tak wali tym smażeniem tego wszystkiego. No nie wiem, jakim cudem oni w takiej hali, gdzie nie ma u góry nic takiego jakoś, nie wiem, wentylowanego, to oni to, nie wiem, odgrzewają, robią i tutaj jest taki swąd tego wszystkiego, nie? Straszne. No, mamy, mamy to, co duża część osób lubi najbardziej, czyli jakieś tam, jak to się, te... jakby to ktoś nazwał japońskie bajki, co? No ale tego nie mówię głośno. Mamy w każdym razie różne mangi. Mamy różne mangi, ale nie tylko, bo mamy również od League of Legends jakieś podkładki i tak dalej, ale myślę, że podkładkę mam lepszą niż taką z nadrukiem tutaj. Także pójdźmy dalej. Możemy sobie oczywiście pooglądać tak zwane, kolokwialnie mówiąc, cycki, ale to później. Dobra, jest tutaj też ciekawy sklep, kochani. Mają licencjonowane produkty różnych, ja wiem, marek, zwłaszcza jeżeli chodzi o Super Mario oraz Game of Thrones. I jeszcze coś widziałem, co by mi się... Star Warsy, no właśnie. Tak głównie to przykuło moją uwagę, ale najbardziej Super Mario. Pytałem się, czy mają grzybka, maskotkę taką dużą, ale nie mają, ale prawdopodobnie mogą sprowadzić, więc sobie poszukam. Dobra, lecimy dalej. Game Ragon, kochani. Game Ragon to jest sklep z akcesoriami dla graczy i nie tylko, a również podzespołami do komputera. Ja również tutaj będę, gdzie będziecie mogli mnie spotkać, ale to już będzie po fakcie, gdzie ja to już to wrzuciłem. W każdym razie tutaj będę przebywał od godziny 12 do 17 właśnie. Gdzieś tutaj jestem nawet napisany. Jestem. Od 12 do
do 17. No, dobra. Stanowisko PlayStation wystawiło, no ile tych konsol? Raz, dwa, pięć, czyli 10. 10 konsol plus, plus ludzi, którzy grają tutaj, nie znam, grają w FIFA. No ale ładne stanowisko, jednak no z tymi grami to się nie poszczycili z tego względu, że, przepraszam, z tego względu, że prawdopodobnie, tak jak już wcześniej wspominałem, PlayStation przygotowuje się na Warsaw Games Week. Brak przejścia, jak to brak przejścia? Wczoraj tutaj przechodziłem, czemu oni mnie tak, nie wierzę, no czemu brak przejścia, no i muszę iść i mi będzie zimno. No nie, chociaż powiem wam szczerze, ostatnio byłem w Poznaniu na Pyrkonie. No i na Pyrkonie sobie tutaj, no naprawdę, Pyrkon to jest totalnie coś innego, jeżeli chodzi o feeling tego całego wydarzenia, to no, Pyrkon jest, przebija PGA. Mimo, że jestem tutaj oczywiście gaming i te sprawy, to no, jeżeli chodzi o Pyrkon, to taki jest rodzinny klimat na Pyrkonie, gdzie każdy oczywiście ma wspólną banię, jeżeli chodzi o fantastykę, czy o steampunk, ogólnie, o fantastykę ogólnie zewaną. Dobra, idziemy do kolejnej hali i to już będzie ostatnia hala, także mogę was zapewnić, że to już nie będzie długo. Idziemy. Miałem nagrywać cosplaye, kochani, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie nagram cosplay, chociaż tutaj jakieś cosplaye oczywiście się przewijają. A tutaj idziemy teraz do hali, gdzie również pewnie będzie gorąco. O, gorąco to już w ogóle walnęło mi po twarzy takim duchotą. No ale również mamy hot dogi, można sobie coś zjeść, ale mamy tutaj SteelSeries, więc... Ej, zaraz, tu SteelSeries i tam SteelSeries, albo tu XCOM jest. Dobra, no dobra, niech będzie. Mamy koleżanki od Golden Five. Robisz zdjęcie? No dobrze, super. Cześć. Co to jest za wejściówka? To jest pocztówki. To jest pocztówka z Virtus Pro, także jeżeli fani Virtus Pro są tutaj, to mogą sobie zebrać podpisy na przykład. Jest akurat u nas TAS. No to ja podejdę, bo ja lubię TAZa. Dobra, to podejdź. Proszę, masz na autograf. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Życzę lecimy. Miłego. Pa. Dobra, lecimy dalej. To później, bo nagrywam. Lecimy dalej, kochani. Mamy hostessy SteelSeries. Nie wiem, czy ktoś robi zdjęcia. Uwaga, przejdę! No, w każdym razie panie się tutaj bardzo, bardzo starają oczywiście pozować do zdjęcia. Także SteelSeries również skąpo odział swoje hostessy. Pani ma jakiś tatuaż na nodze, taki, jak to się nazywa? Łapacz snów, kochani. Na nodze, zauważyłem. Także nie patrzę na górę, tylko patrzę na nogi, bo to trzeba... patrzaj w serce się mówi, prawda? No właśnie, no ja tak patrzę w serce. Czy to jest stanowisko SteelSeries? Dlaczego ja wcześniej widziałem SteelSeries i tutaj widzę SteelSeries? Jeżeli chodzi o właśnie koleżanki, które przed chwilą, od których przed chwilą dostałem pocztóweczkę, no to jest właśnie ten sklep, kochani. To jest właśnie ten sklep. Tą budkę widzicie, to jest sklep z koszulkami i ogólnie z akcesoriami Virtus Pro. Virtus Pro, no a tam wspominała o Tazie. No to mam pewien problem, jak tam się dostać, no ale to może zostawmy ich tutaj. Niech sobie czekają na swoje podpisy, bo chyba tego chcą najbardziej. Lecimy dalej, bo nie mamy czasu, żeby się tutaj zatrzymywać. Oj, przepraszam. Cosplay, który już widziałem. Bonkol i Aster. No proszę, zaraz. Bonkol jest na Hitbox? Nie, Bonkol jest na Twitchu, przepraszam. Już bym jakoś powiedział, bym jakieś pomówienia tutaj oczywiście. Na, tutaj mamy rozpiskę. Nie wiem, czy widzicie, ja też średnio widzę, bo nie wziąłem okularów. W każdym razie mamy od 10.30 Bonkol Choice Chamber, a od 11.45 Soushibo H1Z1. Później Mamiko? CSGO? What the hell? Mamiko? Ja wiem, kto to jest Mamiko, ale Mamiko? Na Twitchu? I to jeszcze CSGO? Oprócz tego, że ona nagrała w sumie... A, dobra, mniejsza. Lecimy dalej. Nie będziemy się tutaj rozdrabniać, nie będziemy tutaj dochodzić kto, co, jak. Mamy sklep Golden Five, o którym już wspominałem. Lecimy dalej. Mamy, to był Twitch... Ej, jaki fajny ma, kurna, Bonkol ma taki fajny ten, na uszy i mikrofon do buzi. Też bym taki chciał, bo teraz muszę trzymać w ręce. Chyba sobie taki sprawię.
taki headset komentatorski. Dobra, Intel, kochani, tam był Intel wraz z Alienware'em, ale to tylko taki, myślę, że pomniejszy kompan stoiska Alienware. Tutaj mamy z kolei Intela, tak totalnie, również z Dellem, komputronikiem. Gramy na komputerach Computronic. Komputer Computronic? Dziwne, nie? No, w każdym razie tutaj również mamy jakieś inne koszulki, Esla, ale przejdźmy sobie może tędy, chociaż nie, tędy nie przejdziemy, bo tędy ludzie się rzucają na smyczki. Tędy się rzucają ludzie na intelowskie smyczki, to tędy nie przejdziemy, pójdźmy sobie dalej. Ej, kurczę, wiecie jak ja cierpię? Wiecie jak ja cierpię? Ręka mi już odpada od trzymania kamery w górze. Naprawdę. Jestem jeszcze takim konusem, to muszę się tam wam... ten Crucial Ballistics! To właśnie były... My mijaliśmy takie panie właśnie w takich też małych spódniczkach. Crucial Ballistics oraz Ubisoft i sklep. Sklep z różnymi akcesoriami dla graczy. Między innymi, przepraszam, tutaj sobie przejdę. Crucial Ballistics. Tu na Crucialu na razie nic nie rzucają, to jest trochę mniej osób, ale jest jakiś konkurs. Jest jakiś konkurs. Mało osób, to można się załapać prawdopodobnie. Oraz LG. LG, zazwyczaj z tego co kojarzę, to właśnie LG jest ze swoim samochodem. I nie tylko, bo no, to stanowisko LG jest naprawdę spore. LG tutaj idzie ostro w League of Legends. League of Legends. I co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Chyba już nic więcej wam nie powiem. LG, PGA, niedziela, League of Legends, nie tylko. doszliśmy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Ha, i przyłapaliśmy Beatkę. Przyłapaliśmy Beatkę, że idzie na Star for Fans. Kogo tam planujesz spotkać? Właściwie to planuję się dostać z powrotem tam, gdzie zaczęłam wycieczkę, więc tak szukam drogi. A to wiesz, że w drugą stronę jest? No to ja tak miałam zamiar, tak, ale jak się nie da, to pójdę z powrotem. No dobra, to my idziemy na Star for Fans w takim razie. Nie, żartowałem, nie wejdziemy, widzicie jaki to jest zator, także... Zator. Star for Fans, no nie, tam są te youtubery. Tam będzie... No tam będzie stół, Isamu, Karolek, takie tam. Na górze jest napisane. Wiem. Ale mnie tam nie będzie, więc mnie tam nie szukajcie. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Było naprawdę, naprawdę długo i wyczerpująco. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wytrwaliście. No i tyle. Pokazałem wam prawdopodobnie w całej okazałości PGA. Chyba nie w całej, bo jeszcze mógłbym pokazać konkretne stanowiska, co tam ciekawego się znajduje. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczyska, być może w innych materiałach, a być może za rok na PGA. Trzymajcie się, pa, pa.